Powstanie drogi ekspresowej łączącej południową obwodnicę Warszawy z obwodnicą Grójca ma zwiększyć szanse Radomia na lokalizację spółki PKP Windykacja w naszym mieście. Ta droga ekspresowa umożliwi bardzo szybki przejazd i bardzo dobre skomunikowanie Radomia, a to pozwoli na to, aby myśleć o przygotowaniu budowy nowych instytucji, które chcielibyśmy też lokować w Radomiu. Spółka PKP Windykacja miałaby funkcjonować w ramach holdingu. Minister Andrzej Adamczyk unikał jednak podczas konferencji prasowej konkretnej deklaracji, że taka spółka na pewno powstanie. Sporo wskazuje na to, że są duże szanse powodzenia tego projektu. Projekt jest potrzebny, więc jesteśmy bardzo otwarci na współpracę z Radomiem. Spółka PKP Windykacja miałaby docelowo zatrudniać do 100 osób. Dziś pracujemy i staramy się pozyskać bardzo ważny podmiot, zresztą nowy podmiot w ramach grupy PKP, który miałby swoją siedzibę w Radomiu. W skład grupy PKP wchodzi aktualnie 9 spółek. PKP Windykacja byłaby 10.